Powrót do flow 2K12. Nie bez powodu. Wiąże się to z tym, kto mnie nominował i kogo będę nominować ja. Michał, pamiętasz swoją West Coastową tapetę w telefonie? Piękne to czasy, tamte wielokrotne. Turystyka, studium, rap po południu. G-Funk, klasy. Nominował Tons na fejsie, no super, ale zaraz mam nie lada problem, boy. Bo komin ponad nos na fejsie mi z trudem pozwala, żeby nabrać oddech, wow. Dominowi na odsłania mordę, puszczam ponownie, nie dowierzam, słucham liście. Ciekawy to domina efekt, co ma początek, chunie to perża z Wuhan, myślę. Wenie nie dotlenienie nie sprzyja i nie wiem jak mam to tak szybko zrobić. Bierne siedzenie w domu dobija i patrzenie na świat za szybko. COVID, stałem się leniem przez wypowiedzenie. Piję piwko, palę konopijkę i niebawem zapuszczę korzenie przed Netflixem. Sprawię sobie tylko żonobijkę, oby nie. Nominacje. Kto to miał być? A tak poważnie to za motywację, piona postro dla wszystkich, którzy właśnie siedzą w domach. Teraz mam zaszczyt nominować funkową postać Sebastiana Tajmona. Numer 2. Dla wszystkich, co stracili posadę ślepione, na pewno damy radę przeczekać koronę. A na ten moment nominowany jest Orzech Winy z Boże. Jestem ciekaw jak mordo nawiniesz. Numer 3. Wszystkim rodzicom teraz chcę szacunek za siłę, wychowanie, pocich, wit i opierunek. I kolejna nominacja leci do Bifati. Patrycja Serwotka, pokaż co jeszcze potrafisz. 4. A największy szacunek do szpitali bohaterom, którzy walczą dzień w dzień, żeby zwyciężyć z pandemią. Pamiętajcie, że każda złotówka pomaga, a nominowana osóbka to Grębo Szaga. Ale ty masz wokal, dziewczyno. Jestem dumny, czy mogłem kiedyś z tobą coś nawinąć, hej?